Konkurs na najlepszy basen trwa. Zawodnicy mogą zdobyć mnóstwo pieniędzy, aby zbudować swój wymarzony basen. Wow! Pinki dostaje rachunek bez limitu. Następny jest Adam. O, to tylko 20 dolców. Co on z tym zrobi? Czas udowodnić, kto jest najlepszy. Tak, za te pieniądze ewidentnie basenu nie zbudujesz. Przepraszam panią, czy ma pani jakieś drobne? A pan? Potrzebuje materiałów na budżecie. Wow, karton jest idealny. Muszę się dogadać z tym gościem. Hej kolego, dasz mi swoją tekturę? Co? Będziesz musiał zapłacić. I ten karton też przy okazji. Poczekaj chwilę. Wygląda na to, że Adama nie da się powstrzymać. Co on kombinuje? Hej, oddaj mi mój napis. Witamy na imprezie przy basenie. To dobry sposób na zarobienie pieniędzy. Hurra! Dzięki za pomoc, kolego. Ty też jesteś zaproszony. Nie przegap najważniejszego wydarzenia roku. Wszyscy przyjdźcie na imprezę u Adama. Pinki nie pozostaje w tyle. Zobaczmy, co internet ma do... To wszystko nie jest wystarczająco luksusowe. Nie mogę się upokorzyć. Muszę wymyślić coś wyjątkowego. Bingo! Witam. Chcę złożyć zamówienie. Adam nie ma wyboru. Jeśli to dostawa, to sam będzie musiał sprawić, żeby to zadziałało. Co możesz z tego zbudować? Trochę dowcipu i kalkulacji i wszystko się ułoży. Ups, to chyba przesada. Tak, to trudne. Ale Adam się nie podda. O nie. Muszę wygrać za wszelką cenę. Teraz wszystko będzie się trzymać. Zaczynamy. A nie mówiłem? Ups, to chyba trochę za wysokie. Ale czy to problem dla faceta tak zdesperowanego jak Adam? Po prostu przytnijmy krawędzie. Jest idealny. Goście go pokochają. Juhu! Czas na jazdę próbną. Ale jak się upewnić, że tekturowy basen nie zamoczy się od wody? Gdzie jest moja dostawa? Wreszcie! Bogate panie nie muszą długo czekać. Wow, to jest ciężkie. Powodzenia, panienko. Wszechświat mnie słyszy. Co to za tania folia? Wygląda na to, że dobra pasta Adama trwa. Wszechświat mnie słyszy. Pinki z pewnością zasługuje na wygraną za kreatywność. Ach, ten basen jest ze złota. Nawet nie wiem, na co mam wydać te wszystkie pieniądze. Oto pomysł. Co powiesz na dekoracje z pieniędzy? Wyłożenie basenu banknotami? To jest sztuka. Pinki dosłownie rozrzuca pieniądze. Hej, co tam robi Adam? Powinnam obczaić konkurencję. O, świetnie. Tyle folii wystarczy na pokrycie całego basenu. I żadna woda nie może go zniszczyć. Pierwsze miejsce już prawie jest moje. I oczywiście muszę wynieść śmieci. Ta torba mogłaby posłużyć jako piłka do siatkówki. Adam, jesteś geniuszem. Nadchodzi Pinki. Chcesz zagrać w gry plażowe? O nie, to dla biednych. Nie powinna była tego robić. To będzie fajna zabawa. Wyścig o zwycięstwo trwa. Czym jest basen bez stromej zjeżdżalni? Ma być spektakularnie. I nie obchodzi mnie to, ile to wyniesie. Już nie mogę się doczekać efektów. O, to okropne. Ukradliście go z placu zabaw? Bez cienia luksusu. Trzeba to natychmiast zmienić. Co myślisz o tej transformacji? Ach, jest wspaniale. Wygląda na to, że konkurencja wysuwa się na prowadzenie. Adam nożycoręki przyjmuje wyzwanie. A lekcje plastyki w liceum też nie poszły na marne. Ekowystrój jest teraz w modzie. To zdecydowanie powinno dać ci dodatkowe punkty. Nie stać mnie na projektanta, ale znak potrafię narysować odręcznie. Nie ma imprezy bez balonów. Zróbmy to! A Adam ma swoją atmosferę. Zastanawiam się, co ma Pinki.
Ach, błyszczący wystrój pinki jest olśniewający. Co to jest? Butelki? Trochę wyobraźni. Aha. I puste butelki zamieniają się w wiele pustych butelek? Nie, w bar. To mistrzostwo. Dobra robota, Ada. Może masz za mało oświetlenia. Pinki jest nieposkromiona. Bogactwo i blask muszą być wszędzie. Cóż, najwyższy czas zrobić sobie przerwę. Oto moja szansa. Adam najwyraźniej coś knuje. Pinki nawet nie zauważy. Hej, widzę, co robisz, Adam. Oddaj to. No coś ty, Pinki. Nie bądź zachłanna. Światła są w sam raz. To dokładnie to, czego potrzebowałem. Bar jest gotowy. Wygląda ładnie. Impreza już tuż, tuż. A Adam nie może się doczekać. Wygląda na to, że ten mały szczwany lis mnie wyprzedza. Pierścionek z diamentem. To jest pomysł. Sprawię, że bar będzie o milion razy lepszy. Nadciąga ciężka artyleria. Voilà. Stolik diament jest gotowy. Aha. Zrobię wszystko dla moich drogich gości. Nie zostało mi dużo pieniędzy. Ale to nie powód, by odmawiać sobie smakołyków. Dostawa będzie tu lada chwila. Tylko bądź cierpliwy. Oto twoje zamówienie. Adam oddał każdą złotówkę. Smakowita pizza. Goście to docenią. I oczywiście nic nie pobije stosu naszych ulubionych burgerów. Napoje gotowe. Och, burczy mi w brzuchu. Wytrzymaj, Adam. Ale pizza tak dobrze pachnie. Nie, nie wolno. A może tylko jeden kęs? No, może tylko jeden. Tego się nie da znieść. Nie, dam radę. Tak, kogo ja próbuję oszukać? Chcę wszystko zjeść. Pepperoni, moja ulubiona. Wygląda na to, że ktoś tu całkowicie stracił kontrolę. Na stole nie zostało nic poza pustymi opakowaniami. Tak, Adam, co ty zrobiłeś? Ach, jak cudownie. Czekaj chwilę. O nie, zjadłem całe jedzenie. Czym ja poczęstuję moich gości? Myśl, Adam, myśl. Wow, to pudełko świetnie sprawdzi się jako DJ-ka. Dodajmy tekturową płytkę i narysujmy klucze. Adam to świetny DJ. O, jak ja tego nie widziałem. To jest pomysł. Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Czy nie tak się mówi? Szklanka lemoniady podczas upału to właśnie to, czego ci trzeba. To nie drogie, ale bardzo orzeźwiające. A Pinki ma wszystko. Koktajle w przepięknych szklankach i czekoladki w kształcie sztabek złota. To idealne połączenie. Plastikowe słomki? Nie ma mowy. Dziś jest wyjątkowy dzień. Słomki do picia z banknotów. Docenią to wpływowi goście. Czas na imprezę. Chodźcie wszyscy. Darmowa lemoniada, set DJ-a i najfajniejszy basen na świecie. Wow, nie mogę się doczekać twojej imprezy, Adam. Wygląda na to, że idzie naprawdę dobrze. A Adam tak się martwił bez powodu. Goście radośnie tańczą i cieszą się muzyką. A to tylko dowód, że nie potrzebujesz dużo pieniędzy, żeby zorganizować świetną imprezę. Bo kiedy przyjaciele się spotykają, to już jest świetna zabawa. Jesteście gotowi na imprezę przy basenie? Tak! Kto tu jest najodważniejszy? O, chyba sporo osób. Ostatnim akcentem jest woda. Bez niej ani rusz. O, myślę, że tekturowy basen nie wytrzymałby presji. Wszystko w porządku? O nie, wszystko tak dobrze się zapowiadało. Lepiej znajdźmy bezpieczniejsze miejsce do tańca. Jak to się mogło stać? Tak bardzo się starałem. Biedny Adam, cały ten wysiłek poszedł na marne. Jestem, czekaliście na mnie? Hej, gdzie są wszyscy? Impreza się skończyła, zanim się zaczęła? Czas zabrać moje rzeczy. Nie są już tu potrzebne. Pinki? Ona nigdy nie idzie na łatwiznę. Złoto i pieniądze zamiast nudnej wody. Absolutnie. Będzie legendarnie.
Pozostało tylko zrobić zaproszenia. Zrobi je w wielkim stylu. Napiszę je bezpośrednio na banknotach. No co, stać mnie na to. Cóż, już czas. Dalej, Pinky. Uwaga wszyscy. Najlepsza impreza przy basenie na świecie odbywa się w domu Pinky. Zapraszamy wszystkich. Zobaczcie, jacy są szczęśliwi. A teraz chodźcie ze mną. Tak, to impreza dla VIP-ów. Można tylko zgadywać, ile kosztował ten basen. Napoje i przekąski były niesamowite. Co za gościnność! A oto wygrana netto Pinky. Podobał Ci się ten filmik? Na którą imprezę chciałbyś pójść? Adama czy Pinky? Dlaczego? Daj nam znać w komentarzach. Podziel się tym filmikiem, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwonek, żeby nie przegapić nowych, zabawnych wyzwań od Trum Trum Wow!